Podobno niemiecki naród filozofów i kompozytorów zaczyna jednak zwolna zyskiwać przytomność w kwestiach migracyjnych, pomimo Oktoberfestu, a może też na zasadzie klin klinem. O tym, że dadzą radę, nie wątpiłem nawet przez chwilę. Wszystkie lata studenckie w Izraelu przejeździłem kiedyś na przechodzonym już w ten czas zdrowo garbusie Volkswagenie z klapą w dachu. Rozpadł mi się w drobny mak dopiero po intensywnych przeprawach promowych na wyspę Korfu, gdzie niemieckich turystów nomen omen ciągle było niewielu, bo Skopy wymordowali tam za okupacji większą ilość Greków.